Myślałem, że już po nas. Hej, może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra. Chrzanić to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra, wygląda tak samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zdjęcia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. Dzięki Bogu. Poczekaj, zgarnę motocykl i poszukam ci opatrunku. Poradzisz sobie? Tak. Dobrze. Podjadę do tego punktu, Niro. Powinni mieć jakieś sterylne bandaże i środki przeciwbólowe. Nie, zostawię tam mojej maszyny. Nie. Ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej. Mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Hej. Nie ruszaj mojej strzelby. Buzer. No dobra. Trzymaj. Dzięki, bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi. Buzer, z twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać, muszę znaleźć coś na jego rękę. Nie zabiorę maszyny Buzera. Muszę dotrzeć do swojej przed zmrokiem. Co jest, kurde? Buzer, nie śpisz? No, co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Że co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegam bez odbioru. Co znalazłeś? Tak jak mówiłem, ci włóczędzy, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zaszyli się tu niedaleko. Tak, co ty nie powiesz? Dobra miejscówka to jakaś wieża strażnicza. Jest siatka i w ogóle. Możemy ją zająć. Kurde, zajebiście.
Jak się zrobi ciemno, wyjdziemy tam, zajebimy skurwieli, a potem się rozgościmy. Ale wiesz, że mają gnaty. Jeden z nich jest chyba pokiereszowany. Damy sobie radę. Tak? Pierdolcie się. Teraz się mam! Trzeba się wycofać. Przeładować. No dawaj! To już wszyscy. Musieli tu za nami przyjść. Sukinsyn. Vara od góry O'Leary. Boozer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę. A nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadzce na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Idę do motoru. Bez odbioru. Mam już mało amunicji. Cholerne świrusy. No, nieźle. Cholera. Ruchy. Biegiem. Biegiem. Kolejne trofea. Hmm.
Co ty na to? Pieprzony deszcz. Jak nie świrusy, to zaczyna kurwa padać. Czemu tu ciągle pada? Gdzie ja jestem? Muszę być już blisko. Muszę się dostać do motocykla. Coraz bliżej. Muszę go znaleźć. No, dziecinko, gdzie ty kurwa jesteś? No w końcu. To tu go zostawiliśmy. Maszyna zniknęła. Kurwa! Niech cię, Copeland! Ej! Ty jesteś z obozu Copelanda! Nie mój motor, kurwa! Ej, stój, czekaj! Możesz, ty! Nie zabrałem ci maszyny! Ty słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Spytaj Copelanda, ja nic nie wiem! Hej! Tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Możesz, kurwa! Dobra, to teraz cię zabiję. Buzer, jesteś tam? Tak. Masz swój motocykl? Nie. Ludzie Copelanda zdążyli go zgarnąć. Idę do jego obozu. Jego bez odbioru. Hej, Manny. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz michę. Tak, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Spróbuj pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Manny, szukam motocykla. Serio? O. Tego nie chcesz. A czemu nie? Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zardzewiał. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. Tak mówisz? No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. Znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. O, stary, pompy paliwowej. Takie jak ta? No tak. Właśnie takiej, Manny. Okej. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, przez co cały czas obijała się na pasę i... Dick, pogadajmy.
Pierducha tutaj była. Wczoraj oberwaliśmy. Znowu w jej czyści. Już dwa razy tu byli. Niektórzy mówią, że szukają siebie i Luzera. Wiesz jak jest. Ludzie w syfie mówią różne rzeczy. Ludzie tutaj dbają o swoich. Ale po kilku dniach bez jedzenia... Sam wiesz jak jest. W jeziorze nic nie ma? Łapiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z roztopu. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie czego łowić. Chyba wszędzie tak się dzieje. Za dzieciaka przyjeżdżałem tu polować ze staruszkiem. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejąć. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz? Ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Ameryka. Kraina wolności. Bez dwóch zdań. Widziałem ostatnio Leona. Tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon. Pff. Tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz, zobaczymy, co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozebrali na części. To zło, Dick. Zło. Aha. Będę to miał na uwadze. Fajna czapka. Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy sobie. Wyluzuj. Leon nosi taką czapkę, nie? Kup, przysięgam ci, że... Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kup! Kurwa. Okej. I tak tu jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba. Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry Oliri. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. Mam nadzieję, że masz dla mnie trofea. W pożądalu. Jedno. Tylko to jedno. Dobra. Tak, nieźle. Jedno ucho. Super. Widzę, że nie próżnujesz. No dobra. To jasne. Dlaczego tu jesteś? Do mnie mówisz? Co? Nie masz dość kasy? Dick. Czekaj. Chciałem cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem. Słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci to. Przysięgam. Zrobiłem coś nowego. To gówno nazywasz motocyklem? Wiem. To nie jest... Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam.
Zejdź mi, kurwa, z drogi. Czego chcesz? Mary. Zaczekaj. Burze, jest. Jesteś tam? Jest. Jak się trzymasz? Jak ręka? Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych sterylnych bandaży i maści czy czegoś. Jasne, dobra, jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę, czy wszystko gra. Buzer, nie. Masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywaj, jasne? Będę najszybciej, jak się da. Może... Nie wiem, może przydałoby się coś na ten ból. Dobra, jasne. Spróbuję coś znaleźć, w sumie. Ej, ktoś wie. St. John, tu Cole. Kiedy już dotrzesz do wieży, moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę ci za przywrócenie go. A znasz tych ludzi? Bo załatwienie radia Wolny Oregon wygląda na osobiste porachunki. A żebyś wiedział, że osobiste. Należeli do mojego... obozu, ale chyba nie spodobały im się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zabójstw. A może są jak ja i po prostu mieli dość twoich bzdurnych teorii spiskowych. St. John, bez odbioru. Dobra, jest. Punkt kontrolny Niro. Teraz muszę znaleźć coś na tę jego rękę. Otworzy się. Nie, tutaj nie. Yeah.
zamknięte. No dawaj, sukinsyno. Działaj, działaj! Muszę skołować benzynę. No to jazda. Zrobione. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? Przyda się. Nie, nie mogę odejść bez sterylnych bandaży. Najpierw muszę przeszukać jednostkę medyczną. Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to Buzerowi. O, witam. Co to takiego? Sprzęt Niro? A, nie jestem pewien. Iniektor? Tak, niezły towar. W sumie czemu nie? Dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe. Setki zarażonych nadchodzą tu autostradą z Ferłem. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. Thank you.
Boozer, jesteś tam? Boozer, niech cię szlak, odpowiedz. Nie odpowiada, gdzie on polazł. Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe setki zarażonych nadchodzą tu autostradą z Ferwę. Nie powstrzymam. Przejęli punkt uciekać! Wycofujemy się! Dobrze, już idę. Wycofać się! Czekaj! Boozer, nie, oni nic nie zrobili przed... Boozer, nie chcę szlak, odpowiedz. Nie odpowiada, gdzie on polazł. Trzeba było się zmyć z kumplami. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. Kolejne trofea. Huh.
Hej, Buzer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Buzer? Kurwa. Buzer! Hej! Hej! Kurwa, mać! Kurwa, Dick. Mogłem cię ostrzelić, ten głupi łeb. Słuchaj, poczekaj. Dalej obejrzeć rękę, dobra? Nie, zostaw. No już, radę. Pokaż mi ją. Dam dobra! Radę. Kurwa. Tylko Dick. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Nic mi nie będzie. Huh.